Witajcie w Lupie Gospodarczej z Markiem Meissnerem w dzisiejszym programie. Rubel potknął się o juana i zdrapał sobie kolana. Coraz droższe rosyjskie media i propaganda. Talibowie na salonach prowadzeni pod rękę przez Rosjan. Kimów problemy z ludowym wonem. Na koniec Iran w ciężkim stanie finansowym. Zapraszamy. Dzień dobry, Paweł Jeżowski z tej strony i prowadzący Marek Meissner, Lupa Gospodarcza. Słuchajcie, środa, godzina 17, rozpoczynamy. Tak jest. Najpierw chcieliśmy Wam podziękować za uczestnictwo, podziękować naszym patronom, powiedzieć, że będziemy dostarczali nowego i świeżego kontentu już nie tylko z Rosji, ale z całej tej drugiej połowy świata, która mówi o sobie, że jest tą lepszą połową świata. No i zaczniemy od tej lepszej połowy świata, o tym, jak wywrócił się nam rubel. To, że nam się wywraca rubel, to już jest taka tradycja. Mówimy dzisiaj rano, mówiliśmy wczoraj, od jakiegoś czasu. Tak jest, to jest taka nowa świecka tradycja, a na zamknięciu 7 października kurs juana wzrósł do 15,59 rubla. Dolar na rynku pozagiełdowym według LSEG-u 96,27. Ustanowiony w ten sposób roczny rekord. Drugi rekord euro 105,58 rubla. No to tak od połowy czerwca co jedziemy? Oficjalnie 17% w stosunku do juana, 15% w stosunku do dolara, prawie 10% w stosunku do euro. No ja nie powiem, po ile ta wymiana jest na granicy chińskiej, bo tam to już juan to już jest po 14, ale to już jest co innego. No tak sobie patrzę na to, rosyjska waluta minus 6 tygodni z rzędu. Na początku wojny tak było, to teraz jest znowu. No i analityk Weles Capital Jurij Krawczenko mówi, że istotny wkład w osłabienie rubla miały zewnętrzne ograniczenia, które utrudniały napływ wpływów z eksportu w walutach obcych na rynek rosyjski. No cóż, sytuacja jest taka, że w tym momencie, mamy taką przyczynę jak amerykańskie sankcje, bo płatności dla rosyjskich firm są masowo blokowane właśnie z powodu tych sankcji. No i tutaj właśnie mówi się o chińskich, że na początku jesieni, od września, utknęły transakcje warte dziesiątki miliardów juanów. No tak, być może, ale na rynku rosyjskim już od połowy sierpnia jest odczuwalny dotkliwy niedobór juanów, waluty chińskiej. No a tutaj jest taka sytuacja, że jak mówi Jewgeni Kogan, bankier inwestycyjny, święto jest tygodniowe, złoty tydzień, no i wszystkie rynki chińskie są zamknięte, no to waluta, prawda, nie dociera z zagranicy, rośnie popyt na waluty obce ze strony importerów, mówi Krawczenko, a z drugiej strony tak się drapią w głowę wszyscy analitycy, którzy jeszcze nie są na garnuszku rządowym. No tak, no ale przecież jest okres płacenia podatków kwartalnych. To teoretycznie się tego juana powinno sprzedawać. A to jeszcze moment. Wiesz, tak, ale już się rozpoczął. No, tak. Już się rozpoczął ten proces, bo to będzie koniec października. Tak. No i tak, i teraz ten proces już się rozpoczął sprzedawania. Dlaczego? Dlatego, żeby sprzedać po takiej cenie, która będzie dobra dla tych firm. Więc ten proces się już sprzedawania rozpoczął, no ale to tak jakby się nie rozpoczął. Bo jak analityk PSB Jewgeni Łotjuchow mówi, no to tak naprawdę niby ten juan trafi po tych świętach poprzez sprzedaż odroczoną, ale jak rubel się umocni, to będzie miało charakter wyłącznie lokalny. No, bank centralny nam zareagował, Bank Rosji zaczął sprzedawać juany. Powiedział, że w październiku sprzeda za 1,3 miliarda dolarów. No, tylko 32 razy więcej niż we wrześniu. Tylko że to jest mało prawdopodobne, ponieważ mamy do czynienia z postępującą, pełzającą dewaluacją, jest mało prawdopodobne, żeby to pomogło. Krawczenko mówi, że do końca roku juan może się skonsolidować powyżej 14 rubli, a ci, co handlują z Chinami, to mówią, że 14 rubli to będzie zaraz, a na koniec roku to może być nawet 15,5. No a już 14 rubli to jest nowy rekord kursu walutowego, tak od marca 2022. Jest jeszcze jedno zagrożenie i o tym się mówi w finansowej Moskwie. 12 października wygasa licencja na transakcje z giełdą. Wygadałeś się, ja chciałem w tajemnicy to wszystko trzymać, tak? No tak. No cóż, no dlaczego? Dlatego, że Chińczycy o tym piszą, że rosyjskie spółki zależne chińskich banków to praktycznie powinny wstrzymać wszystkie operacje giełdowe, żeby się nie narazić na amerykańskie sankcje. No i tutaj jeszcze historia jest taka, że o tym już się mówi, gdzie? W Raiffeisen Banku. Znaczy no wszędzie się mówi w tym całym świecie, tak. Tak, ale... Najbardziej, że tak powiem, gorąca data tak dla rosyjskiej gospodarki, tak. Tak. Ale zwróć uwagę, to w weekend wypada. W weekend wypada, tak. No więc tylko, wiesz, być może dopiero w poniedziałek 13 będzie reakcja. Będzie reakcja, więc 13 października 13 będzie pechowy. Tak tylko, że zauważ jedną rzecz. Jak mówi, że takie rzeczy Raiffeisen Bank, że oni wstrzymają wszystkie płatności z Rosji do Chin. Tak, nie tylko oni. Tak. I teraz mówi, że jeżeli wygaśnie licencja, to oni także wstrzymają płatności z rachunków z Chin do Rosji. Tak. O, to już jest grubo. Ty, ale wiesz, oni nie mają wyboru, bo jeżeli tego nie zrobią, to mają, wiesz co, Amerykanów na głowie. Amerykańską śrubę. Muszą to zrobić. Muszą. Znaczy wiesz, dzisiaj mamy 9 października, nic nie wskazuje, żeby w tym tygodniu było kolejne opóźnienie, bo przypomnijmy, to miało nastąpić już w sierpniu, tylko zostało to przez Amerykanów opóźnione. I ten 12 października to jest taka pierwsza data graniczna, że będą problemy, natomiast przypomnijmy 31 albo 1 listopada to jest następna data, bo wtedy jakiekolwiek transakcje również na rynku surowcowym i ropy naftowej to jest mają być wstrzymane. Tak. Znaczy mają, mogą być wstrzymane może. No i tutaj Finam, taka firma finansowa, Aleksander Potawin mówi tak, notowania juana będą ustalane na podstawie transakcji na rynku międzybankowym, który jest całkowicie nieprzejrzysty i podatny na manipulacje. Tak jest. Ojej, tak jakby cały rosyjski rynek walutowy był przejrzysty i niepodatny na manipulacje. Tutaj taka szczególna uwaga jednego z chińskich analityków, z chińskiego banku Wuxi. Otóż co on powiedział? Na rynku rosyjskim kto ma $1 000 000 jest królem dnia. Co oznacza, że są takie niedobory. Takie niedobory można manipulować walutą jak się chce i tu ciekawe, bo jeżeli zamkną się transakcje na juanie, to co zostanie? No co zostanie? Zostaną dwie waluty, o których zaczyna się mówić w Rosji, o jednej z obrzydzeniem, a o drugiej z zainteresowaniem i zadowoleniem, no ale ta druga jest bardzo problematyczna, bo Amerykanie. Otóż ta pierwsza znienawidzona nazywa się rupia, a ta druga, od której się z taką oskomą mówi, to jest dirham. Tylko, że tutaj nie sądzę, żeby Emiraty ryzykowały gniew wielkiego wuja znad Potomaku i godziły się na to, żeby ogromne transakcje rosyjskie, bo one ciągle są ogromne, były rozliczane w dirhamach. No oczywiście co, już wcześniej były problemy, dirham nie ma takiej płynności. Nie ma takiej płynności. Wiesz, dlatego ten yuan jest taki super, no bo on ma po prostu wysoką płynność. Duże, tak naprawdę rosyjskie transfery dla juana to nie są duże, natomiast dla dirhama no to są duże. No dlatego Hindustan Times pisze, być może Rosjanie będą zmuszeni zmuszeni do przyjęcia rupii jako jednej z walut transakcyjnych. No ale wiesz, rupia ma też ograniczenia, tak? Jeszcze większe niż ten yuan. No właśnie ma. Zagraniczne. Tu też jest problem. Ma. No ale widzisz, to się mówi, sankcje nie działają, tylko że na rynku walutowym to jakoś one działają. I to bardzo mocno. Wiesz, no bo oni jakby, że tak powiem, była taka możliwość, no to przecież by się rozliczali w euro i w dolarach częściowo, się tak rozliczają, natomiast no muszą się liczyć właśnie z sankcjami, z tym, że jakieś transakcje zostaną zablokowane, wycofane i tak dalej, i tak dalej. W przypadku juana w 2023 była taka dobra sytuacja, bo to się wydawała taka bezpieczna przystań, tak? Nawet oni, wiesz, proponowali przecież tym krajom, tak jak i Indiom i innym, żeby przejść na tego juana, tak? W tych rozliczeniach, tam Indie tak nie za bardzo chciały, nie, były te kombinacje z tym euro, chodziły, tak, no i ten cyfrowy juan cały czas. Tak. Nie? A jak jeszcze wejdzie ten cyfrowy juan, no to jeszcze lepsza teoretycznie sytuacja. Tylko teraz jest problem taki, że to sami Chińczycy nie chcą, że tak powiem, rozliczać tego juana. I tu jest problem chyba największy. Znaczy tam jest jeszcze jeden problem z cyfrowym juanem. Bardzo wiele transakcji, zwłaszcza w strefie przygranicznej, jest dokonywanych przez firmy w szarej strefie. Tak. Mówi się, że małe firmy żyją z tego, na co przymykają oczy, bo tam jest spora korupcja, bardzo duża. Przymykają oczy władze skarbowe, że na 3 transakcje tylko jedna jest oficjalna. I że jest tak, jak u nas swego czasu było, no to ile to będzie? No tyle i tyle. No a z rachunkiem? A z rachunkiem, proszę pana, to 22% drożej. No więc to samo jest mniej więcej w Chinach, tylko że te 22% to potrafi być 40%. Więc opłaca się, żeby te transakcje były realizowane na zasadzie gotówka z ręki do ręki, żadnego śladu, nic nie rozliczamy, rozliczamy się tylko na zasadzie umowy dżentelmeńskiej i to pasuje wszystkim tym, którzy robią małe, te drobne transakcje przygraniczne. I tak to wygląda tym małym firmom. Natomiast w momencie wprowadzenia cyfrowego juana to one są przyszpilone. Jeżeli przyjdzie nakaz, że wszystkie transakcje mają być rozliczane w cyfrowym juanie, to Chiny same sobie zafundują kryzys gospodarczy. No i tutaj ciekawe, wracamy do Rosji i tutaj ten sam z Finamu Aleksander Potawin, co on mówi? On mówi tak, że przecież jest dużo krajów, które nie są zdolaryzowane i zeuronizowane. Nawet w samej Unii to można by zrobić taki miks walutowy, na przykład z udziałem forinta czy polskiego złotego. No, to wydawałoby się... Paweł, że to abstrakcja, prawda? Rozliczanie transakcji w Rosji w miksie walutowym, gdzie jest złoty. Ale kto wie? No nie, nie ma takiej płynności, nie ma też takiej możliwości. Natomiast mam dla ciebie takie końcowe pytanie, bo wczoraj pojawiła się taka informacja i widzę, że ona dzisiaj cały czas jest, że klub BRICS się powiększy. Nie wiem, czy słyszałaś. Będziemy o tym mówili w odniesieniu do pewnego kraju na A. No nie. Czyli do Afganistanu. Nie, to nie. Kuba. Tak. Ale to już było, zauważ, że już mówiono w lipcu, że tutaj prawda, Kuba wystąpi i to było, a co prześmieszne stwierdzenie padło w dyskusji w Chinach, wiesz, na ten temat, w ogóle na temat BRICS-u, że to jest 7 krów chudych, które doją jedną tłustą. No wiesz, bo oni chcą przed tym, przypomnijmy, 22-24 października będzie ten kolejny szczyt, no i Kuba chciała się jeszcze załapać przed szczytem, żeby chyba na szczycie ogłosić, że oni przystępują. No tutaj tak naprawdę mają też być przedstawiciele Armenii, Białorusi, Mongolii, Boliwii i Kuby, No i teraz, bo ta delegacja kubańska została doproszona. No i ja cały czas mam wrażenie, że ta organizacja jak gdyby skręca taką organizację z lat 70. tych państw niezaangażowanych, to tam się nazywało, nie? To znaczy tam bardzo oni bardziej oni bardziej dbali w tym ruchu państw niezaangażowanych, żeby przypadkiem ich nie łączono z Moskwą, mimo że byli jej długą ręką. Więc oficjalnie to oni na każdym kroku podkreślali, że oni tylko pokój, oni są niezaangażowani w żadne konflikty, nawet stwierdzili, że wejście do Afganistanu to jest błąd ZSRR, zresztą potem szybko się rozpadli z tego też i powodu, ale tutaj wyraźnie już widać, i to ja bym powiedział inaczej, wiesz, ruch niezaangażowanych, ale ruch niezaangażowanych pod egidą Pekinu najbardziej, bo tutaj mówi się tak, politycznie niby prorosyjski, ale decydują pieniądze, a pieniądze mają Chińczycy. Tak. Tak, ale wiesz, no ponieważ zaczyna to być taki jakiś szeroki ruch, bo jeszcze jak był to taki, wiesz, wąski, to można było mówić o jakiejś współpracy gospodarczo-ekonomicznej, a teraz jeżeli tam będzie Kuba, będzie Boliwia, no o jakiej współpracy możemy tu mówić, wiesz, tu nie ma jakiegoś takiego kręgosłupa, który miałby tworzyć. Już same te Indie i Chiny budziły, że tak powiem, problem. Tak. No i teraz wiesz, Rosji najbardziej chyba zależy na tym BRICS-ie, żeby pokazać, że tutaj jest taka organizacja, która jest jak gdyby w kontrze do Zachodu, przy czym ona sama nie jest w kontrze do Zachodu, wbrew temu co Rosja mówi, natomiast no, powoduje to, że tych krajów różnego rodzaju tam się pojawi się dużo z Afryki, z Ameryki Południowej i to takich krajów po prostu biednych, tak? A więc nie wiem, czy to jest takie dobre dla Chin i dla Rosji, tak? To znaczy, no sami Chińczycy powiedzieli, 7 krów chudych, które doją jedną tłustą, a tą tłustą to są właśnie Chiny. Wiesz, oni mają tą organizację szanghajską, tak, ten BRICS, tak się wydaje, że to taki bardziej polityczny w tym momencie chyba, nie wiem, czy się zgodzisz, twór, a nie gospodarczy. No, Hindustan Times powiedział, że BRICS łączy jedno, że to jest organizacja krajów, które łączy jedno, antyamerykanizm. No tak, no to może jedyny ten element można by tam się gdzieś doszukać. Chociaż też tak wiesz, chyba nie do końca patrząc na te kraje, natomiast tak, no to taki chyba najbardziej, tak, no bo wiesz, no Kuba akurat nie jest proamerykańska przykładowo. No nie jest, zdecydowanie anty. No a tutaj wiesz, no cóż, no wiadomo, że Arabia Saudyjska też dla niej ten BRICS był na plaster, ale dlatego właśnie, że Salman nie znosi Bidena i ale się zmienia, ale zwróć uwagę, że już do Harris, pomimo, że to kobieta i coś tam, no to już otwarcie podobno jest nowe, że będą rozmawiać. Jest nowe, no ktoś mu podpowiedział, że nie warto stawiać tylko na jedną stronę. Dokładnie. No ale wiesz, to tak, oczywiście jest to w tym momencie organizacja polityczna, oczywiście natychmiast wszyscy chętni po wstąpieniu aplikują na chińskie programy pomocowe. Ja się zastanawiam, czy za moment nie będzie tak, że BRICS będzie jakąś fasadą polityczną, a w rzeczywistą rolę będzie odgrywała organizacja szanghajska i Chińczycy powiedzą, no dobrze, ale BRICS nie wystarczy, jeżeli chcecie z nami rozmawiać, uczestniczyć w naszych projektach, musicie wstąpić do organizacji szanghajskiej i to się będzie działo. Tak może właśnie być, tak? Że to jest taka, wiesz, poczekalnia, tutaj przyjmujemy, a tych najbliżej... A tych do pieniędzy to w Szanghaju przyjmujemy. Tak, bo to jest ich taka, no to już zupełnie ich organizacja, tak? No, dokładnie. Zauważ, że tam Rosja nie ma nic do powiedzenia. No nie. No. Absolutnie. No i tu jest sprawa, co ma do powiedzenia Rosja. Mianowicie Rosja mówi bardzo dużo, zwłaszcza propagandowo, mówi, a to kosztuje, oj kosztuje rosyjskiego podatnika. Budżet na 2025 rok. Rząd uwzględnił zwiększenie finansowania państwowych kanałów telewizyjnych, projektów medialnych i propagandowych w internecie, tak żeby pobił nowy rekord 137,2 miliarda rubli. To wynika z noty do ustawy budżetowej. W porównaniu z rokiem bieżącym wydatki w pozycji media wzrosną o takie skromne prawie 16 miliardów rubli, czyli 13%. I teraz to sobie porównajmy. Mamy 137,2 miliarda rubli. Cały budżet regionu kaliningradzkiego wynosi 135 miliardów rubli. 110 miliardów rubli wynosi budżet regionu permskiego, 75 miliardów w regionie tambowskim, czyli półtora Tambowa za jedną propagandę. No i to znaczy, że propaganda państwowa będzie kosztowała budżet średnio 11,4 miliarda miesięcznie, czyli 2,6 miliarda rubli tygodniowo. No i co tu mamy? Ano mamy coś takiego, że na zagranicę będzie dużo. Dlaczego? Ano Tiwał Nowosti, to jest Russia Today, będą kosztowały podatników 31,1 miliarda rubli, czyli te skromne 9%. Cały holding WGTRK 4%, 22,4 miliarda rubli. Kanał Pierwszy od początku wojny stracił prawie 1/4 widowni. No to otrzyma celową dotację w wysokości 6 miliardów rubli na wypełnienie programu. 18,6 miliarda rubli Channel One, NTV, WGTRK, Rosja, kanał Karuzel. A tutaj to ciekawostka, bo tutaj to jest specjalnie na opłacenie na głębinkę transmisji, bo w miejscowościach liczących oficjalnie mniej niż 100 000 mieszkańców. No tam im skromny 1 miliard rubli dorzucili, to na waciki pewnie. A teraz jest takie coś, co nazywa się Rosja Siewłodnia, niejaki Dmitry Kisielew. Wyjątkowa gnida. To jest ten, co chciał nam Rzeszów bombardować i Warszawę też. No to on dostanie o 17% więcej, prawie 11 miliardów rubli. TAS się opłaca. Wzrost o 26% do 4,8 miliarda rubli. No, przychodzą też nowe media. Agencja Regnum i Komsomolskaya Prawda w tym roku nie otrzymały dofinansowania rządowego, teraz będą do cyca budżetowego podłączone. Pierwsza otrzyma dotację w wysokości 152 milionów rubli, druga 438,7 miliona rubli. To tak na początek, to duże pieniądze nie są, ale tak, żeby im smutno nie było. No, kosztuje też organizacja systemu propagandy w okupowanych obwodach Ukrainy. 7 miliardów rubli. I dorzucono na projekty medialne administracji prezydenckiej 8,4 miliarda rubli. I to się nazywa wsparcie informacyjne, wyjaśniające dla inicjatyw Władimira Putina w internecie. Dobra, podliczamy. Od początku wojny do 2024 roku, końca 2024, rząd Rosji wyda na media państwowe tak ponad 350 miliardów rubli. Kto bogatemu zabroni? No to tak, mimo tych wysiłków Popowa, Simonian, Kisielewa, dalej naszego ulubionego Sołowiowa, traci to wszystko widownię Mediascope. Latem 2024 kanały telewizyjne Wielkiej Trójki oglądało 12% mniej widzów niż w pierwszym roku wojny. Całkowita oglądalność Rosja Pierwaja, Channel One i NTV spadła do 30%, choć w 2022, jak nastąpiła wojna, to im skoczyła do 34%. No trzeba się było dowiedzieć o naszych wielkich rosyjskich zwycięstwach. Największe straty poniósł kanał Pierwej. Liczba widzów spadła o 22% w ciągu roku, no i tak o 1/3 w porównaniu z latem 2022. Rosja Pierwaja straciła w ciągu tego roku co 7 widza, choć teoretycznie jest dalej najpopularniejszym kanałem telewizyjnym w kraju Oglądało ją 14,6% telewidzów. NTV, należący do holdingu Gazprom Media, zwiększył oglądalność. Dlaczego? 7,9% było 8,5%, teraz jest. No i tak udział widowni pierwszych, tego kanału pierwszy, pośród ogółu telewidzów spadł do 6,8%. A tu przypomnę, że niejaki generał emerytowany Górulew, też członek Dumy, Komisji Obrony, stwierdził, że ten kanał powinien być przymusowo oglądany we wszystkich rosyjskich domach. No ale powiedzmy sobie dlaczego, bo wbrew temu, co się u nas mówi, że Zachód jest zmęczony, czy Polska tym konfliktem, to w Rosji po tym w 2022, kiedy był skok zainteresowania tym, co się dzieje, no to jak popatrzymy na każdą grupę, łącznie z emerytami, no to oni już są znudzeni, nie chcą słuchać na temat specjalnej operacji wojskowej. Tak. Są inne tematy, takie jak te gospodarcze, takie jak inflacja i tak dalej. I to ich interesuje, a już słuchanie, czy tam Pokrowski, jakiś Torek, to dla nich to są takie jakieś obce nazwy gdzieś z Ukrainy. Ich to zupełnie nie interesuje, a więc tu władza też osiągnęła jedną rzecz, że rosyjskie społeczeństwo zaczyna być zmęczone tym konfliktem i to jeszcze nie wychodzi w tych oficjalnych badaniach, no ale właśnie w takich badaniach jak oglądalność telewizji, no wychodzi, że oni już nie chcą słuchać na temat tych zwycięstw wielkiej rosyjskiej armii nad tymi ukr-nazistami. Tak. Wiesz, bo to, masz rację, bo utworzone, bo od 2023 roku dwa nowe kanały gospodarcze. Tak. Właściwie tak. Dobrze się oglądają. Tak, one biją rekordy w tej chwili. Rosjanie się bardzo interesują gospodarką, no znaczy interesują się kieszenią własną, ale to się przekłada na oglądalność. To bardzo się przekłada. Znaczy wiesz, no oglądają się oczywiście jak na warunki takich tego typu kanałów, tak, to nie jest tak, że to przebije Rosja 1, tak, żebyście rozumieli, tak, nie. Ale to jest zastanawiające, bo rośnie najszybciej im widownia na obszarze miast poniżej 100 tysięcy, to znaczy głubinka zainteresowała się gospodarką i to już, nawet jeżeli ta gospodarka dotyczy ich własnych kieszeni, tylko i to już powinien być dla władzy sygnał alarmowy, bo oni dotąd się w ogóle żadną gospodarką nie interesowali, nic ich nie obchodziło, a w tej chwili oni się interesują, telewizję oglądają kanały gospodarcze. Tak, ale też wiesz, może wskazywać, że ta tempa propaganda, czyli te Sołowiowy i powiedzmy Simonian i te inne, tak. Być może warto odświeżyć te, wiesz, te twarze, no bo to już, że tak powiem, się strasznie wytarło w Rosji. To budzi nawet wśród, szczególnie widać wśród tych, no bo tam jeszcze ci emeryci to jeszcze jako tako, ale wśród tych najmłodszych i średnich, no bardzo dużą niechęć i oni po prostu unikają wręcz oglądania tego przekazu, co... No, wiesz, władza powinna wyciągnąć wniosek, że powinni odświeżyć, tego, tak? Tak, ale jakby tak jak mówisz, bo jakby tego nie było, to Górulew by nie jęczał, że ich trzeba zmusić do... No jest na takie, że zmusi się, no to... kontrolera postawi, tak. No komisarza, chyba, że, wiesz, od tego, co oglądasz, tak? Nie no, chyba że ten, wiesz, że przypomni nam się ten stary dowcip z okresu komunizmu, jak Rosjanin usiadł przy telewizorze, włącza pierwszy kanał Breżniew, drugi kanał Breżniew, trzeci kanał Breżniew, czwarty kanał włącza, a tam się pokazuje taka morda i mówi, ja ci przełączę. Więc wiesz... Wiesz co, zobaczymy. Na pewno widać w tych badaniach, moim zdaniem, to zmęczenie tym konfliktem, że oni już by chcieli posłuchać na jakiś inny temat, a nie ciągle, że tam Londyn będą atakować tymi nukami, coś tam. To już się takie staje, nawet jak ja czasami tak, no to ciągle gadają te same, wiesz, te same groźby, to się zaczyna wycierać, te same twarze. Nawet, wiesz, to szkodzi temu Sołowiowowi i Simonian, no bo zobacz ile Sołowiow w tej branży jest. Tak, Tak, to prawda. A jeżeli wiesz, on stanie się taką właśnie tą twarzą tej propagandy, no to myślę, że za pół roku, za rok, no to będą, nawet propaganda będzie musiała zmienić, bo stwierdzi, że trzeba jakąś nową twarz tutaj pokazać, tak? Tak, to żeby to możliwe. Lepiej docierać, tak? No bo... Bardzo możliwe. No. Z tym, że widzisz, mało komu jako widz z przymusu i z konieczności tych programów, powiem Ci, że mało chyba będzie tak wiernych jak Sobowiow, Simonian, Skabiejewa czy Popow. Bo to jest taki crème de crème rosyjskiej propagandy. Oni po prostu, co wiesz, doskonale wyczuwają, jak wieje wiatr na Kremlu i wieją razem z nim. Znaczy to tak, no to też prawda, tak? Nawet ta krytyka ostatnio, wiesz, tego Putina gdzieś zawalowana, tak, nie? Tak, bardzo zawalowana, to taka na zasadzie... No ale wiesz... Na zasadzie tak, strony... że on tutaj powinien zadbać o to zdrowie, bo tutaj... Prawda? Tak, ale z drugiej strony, wiesz, urodziny i te życzenia, więc tak. No to wszystko takie... No tu przypomnijmy, że drugi rok pod rząd przywódcy krajów BRICS nie złożyli Władimirowi Drogiemu życzeń z powodu urodzin. Baćka złożył. Baćka, jedyny. No ale on zasadniczo, wiesz, musi. Zasadniczo na jedynkach musi. Było, że złożył. Tak, było. Na pierwszym. Tak, jak najbardziej. No a tutaj jak już mówimy o BRICSie, to powiemy o talibach. Mianowicie decyzja o usunięciu talibów z listy organizacji terrorystycznych. W końcu, no ile tak można. Jest, tam, tak jest. Decyzja musi zostać uzupełniona różnymi procedurami prawnymi, aby stała się rzeczywistością, powiedział Zamir Kabulow. Któż to jest Zamir Kabulow? Jest specjalnym przedstawicielem prezydenta Władimira Putina do spraw Afganistanu, czyli do spraw kontaktu z talibami, i on wybił na to, że Putin powiedział w lipcu, że Rosja uważa talibów za sojusznika w walce z terroryzmem. I tu się niektórym podniosły brwi bardzo do góry, bo nikt nie pamięta takiego oficjalnego oświadczenia Putina. No ale widać było, skoro... Specjalny przedstawiciel Kabulow powiedział. No i tutaj pamiętajmy o tym, że nie ma żadnego uznania oprócz Chin i Izea, które przyjęły ambasadorów, nie ma żadnego oficjalnego uznania talibów. Żaden kraj, łącznie nawet z Rosją. Ale dopisanie było w 2003 roku w Rosji, teraz usuwają w 2024, czyli po 20 latach. Tylko że co się okazuje? Okazuje się, że nie tylko oni. Pełniący obowiązki ministra spraw zagranicznych talibów, Amir Khan Mutakki, w Moskwie był i powiedział, że decyzje Kazachstanu i Kirgistanu o usunięciu talibów z listy grup terrorystycznych są krokiem mile widzianym. Doceniamy pozytywne uwagi wysokich rangą urzędników Federacji Rosyjskiej i mamy nadzieję, że zobaczymy wkrótce bardziej skuteczne kroki oraz stosunki wzajemne, powiedział. No i tu Ławrow powiedział, że Moskwa jest przekonana o potrzebie utrzymania pragmatycznego dialogu z obecnym rządem. Nie da się rozwiązać problemów ani omówić nawet takiego rozwiązania w Afganistanie bez Kabulu. Moskwa będzie kontynuować swój kurs rozwijania politycznych, handlowych i gospodarczych więzi z Afganistanem. Powiedział, przemawiając na spotkaniu w Moskwie z Mutaki, i tutaj mamy clue, bo pojawili się tam przedstawiciele sąsiednich krajów Azji Środkowej. No i teraz Mutaki powiedział, że kraje w regionie powinny współpracować przeciwko państwu islamskiemu, które tworzy obozy szkoleniowe poza Afganistanem i mogą im zaszkodzić. Ławrow zaczął słodzić w tym momencie talibom, stwierdząc, że Stany Zjednoczone powinny zwrócić skonfiskowane aktywa Afganistanowi, Zachód powinien uznać odpowiedzialność za odbudowę kraju po konflikcie. I tu się zaczęło. Ławrow powiedział, że Rosja będzie wysyłać pomoc humanitarną, żywność i podstawowe towary i że powinien to zrobić także Zachód. Teraz, co jest taka ciekawa historia? Mianowicie są te kraje Azji Centralnej, które znalazły się w niebezpiecznej sytuacji, bo jak graniczą z Afganistanem i miałby on być wrogi, jako Islamski Emirat Afganistanu, no to byłoby fatalnie, bo mógłby sobie wysyłać bojowników i destabilizować im rządy. No to bardzo szybko Kazachstan i Kirgistan skreśliły talibów z listy ugrupowań terrorystycznych. Co się stało? Teraz się okazuje, że talibów za rękę na salony środkowoazjatyckie wprowadza Rosja, Uzbekistan wysłał delegację gospodarczą do Kabulu, a Turkmenistan zacieśnia współpracę. Talibowie se tak swobodnie jeżdżą po regionie, uczestniczą w Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu, mają swoją własną flotę lotniczą, prawda, oficjalną, dyplomatyczną, która jest naprawiana w Rosji i rosyjski przywódca, czyli Władimir, uznaje ich nawet sojusznikami w walce z terroryzmem. Oczywiście Rosjanie mają głęboko gdzieś na przykład publiczne egzekucje, całkowite zniszczenie praw kobiet, ponieważ talibowie są im potrzebni i pozycjonują ich jako rząd dyplomatyczny, z którym mogą negocjować, a talibowie bardzo łatwo na to przystali. Bajdan Kumarajew, ekspert do spraw studiów międzynarodowych w Kazachstanie, Międzynarodowym Instytucie Badań Ekonomicznych, OIORDO, powiedział tak. Talibowie stwierdzili, że nie zamierzają nikogo atakować. To bardzo mocne stwierdzenie. Przepraszam, on jest z Uzbekistanu. W odpowiedzi na decyzję amerykańskich władz o przeniesieniu do Uzbekistanu sprzętu wojskowego wywiezionego z Kabulu, talibowie wyrazili tylko protest. No i teraz Andrii Ontikov, to jest orientalista i związany z władzą, więc co mówi? Kraje Azji Środkowej dostrzegają realia, jakie rozwinęły się w Afganistanie i gotowe są do nich dostosować. Teraz bardzo ciekawe, komu on mówi. Otóż to, co on mówi, to jest raport na temat wchodzenia talibów do Azji Środkowej opracowany, zgadniesz przez kogo? Nie. Przez Turków. Okay. Ten raport jest rozpowszechniany. I teraz współpraca z talibami, media tureckie, którzy deklarują i w praktyce walczą z Daesz, jak mówi Ontikov Turkom, jest w pełni zgodna z ich interesami, bo nie jest tajemnicą, że kraje regionu stały się w pewnym momencie jednym z głównych eksporterów bojowników Daesz do Syrii i Iraku. Tam, kiedy wtedy terrorystów tej grupy było coraz więcej, kontrolowali znaczne terytoria. Biorąc pod uwagę utrzymującą się atrakcyjność ideologii państwa islamskiego dla szeregu mieszkańców państw Azji Środkowych, z Azji Centralnej, przywódcy tych krajów są szczerze zainteresowani powstrzymaniem nie tylko tego problemu we własnych granicach, ale także na zewnątrz, mówi Ontikov. No dlaczego z talibami? Dlatego, że zminimalizuje to możliwość powrotu zaprawionych w bojach terrorystów do ojczyzn. Kazachstan w czerwcu tego roku nie dość, że skreślił talibów, to stwierdził, że ustami prezydenta Kasyma Żomarta Tokajewa reżim w Kabulu jest czynnikiem długoterminowym. Istotne są względy współpracy handlowej i gospodarczej. No i co? W ubiegłym roku wicepremier, w końcu 2023, wicepremier Kazachstanu Serik Szumagarin zauważył, że Afganistan jest priorytetowym rynkiem dla mąki z Kazachstanu, bo przypada na niego 70% całkowitego eksportu mąki. Co więcej, po pierwszym półroczu obecnego roku możemy powiedzieć, że spośród wszystkich krajów Azji Środkowej Kabul prowadzi największą wymianę handlową z Astaną i w ubiegłym roku wzajemne obroty handlowe między krajami osiągnęły prawie miliard dolarów, a w tym roku, jeżeli będzie tak dalej szło jak w pierwszym półroczu, to zwiększą się o 100%. Władze Kirgistanu sobie poszły za przykładem Kazachstanu. 7 września Bikszek usunął talibów z listy ugrupowań terrorystycznych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zauważyło, że jest zaangażowane we wspieranie wysiłków społeczności międzynarodowej mających na celu zapewnienie stabilnych i pokojowych warunków w Afganistanie i całym regionie. Co zrobiło? Wysłało misję gospodarczą. Afgański Departament Dyplomatyczny oczywiście wyraził wdzięczność, misję gospodarczą przyjął, właśnie rozmawiają, mimo że październik, misja jest długoterminowa. Bajdan Kumarajew, ekspert do spraw stosunków międzynarodowych, mówi, że największym osiągnięciem rządu afgańskiego jest ograniczenie produkcji maku o 95%. No i tutaj, jako że sam jest stamtąd, czyli sam jest tutaj Kirgizem, mówi, że Bikszek i Kabul mają duży potencjał w zakresie dostaw produktów rolnych, ale też przypominam projekt Kaza 1000, w ramach którego Kirgistan i Tadżykistan, które miały duże źródła mocy w regionie pochodzące z hydroelektrowni, mogłyby móc dostarczać swoje nadwyżki do Afganistanu i Pakistanu. Jeżeli postawić na stabilność polityczną w tym pierwszym kraju, to pozwoliłoby aktywować ten projekt. Rzeczywiście w maju 2016 roku wmurowano kamień węgielny pod inwestycje, czyli tutaj chodziło o linię przesyłową. Co prawda budowę zamrożono po dojściu do władzy talibów, ale co teraz? Ano w czerwcu projekt wznowiono. Jego koszt będzie wynosił 1,2 miliarda dolarów, a kolejny projekt, budowa autostrady transafgańskiej, będzie przebiegać przez Termes w Uzbekistanie, Mazar-i-Sharif w Afganistanie i Logar do pakistańskiego punktu granicznego Harlaci w regionie Kuram. No to skróci czas dostawy koleją z 35 do 5 dni i umożliwi krajom Azji Środkowej dostęp do Oceanu Indyjskiego. Rosji też będzie miło, bo to będzie dodatkowa trasa do portów irańskich i pakistańskich. No, taka malutka zagadka. To są projekty duże, prawda? Dużo będą kosztowały. No to teraz pytanie, kto za to zapłaci? Azja Środkowa bidna jak myszy kościelne. Rosja będzie za to płacić? Nie. Nie. To wszystko powstanie w ramach układu SI. I Rosja to tam może być pewnym beneficjentem i dołożyć się finansowo. Ale głównym inwestorem, głównym płatnikiem i także pewnego stylu nadzorcą gospodarczym całego projektu będą Chiny. I tutaj one korzystają na tym ociepleniu stosunków z talibami, same ocieplają, ale też jeżeli Rosja talibów wprowadza tam na salony, to czemu nie? Niech ona sobie wprowadza, politycznie niech oni sobie gadają, ale nie mają pieniędzy i tak pieniądze mają Chińczycy, w związku z czym Chińczycy na tym skorzystają. No i tutaj dlaczego? Dlatego, że Azja Środkowa nie chce mieć wrogiego Kabulu przeciwko sobie. Co jest zrozumiałe, bo to jest eksport wtedy nie tylko Daesz, ale też i Emiratu. I dlaczego Chiny na tym najbardziej skorzystają? Znaczy wiesz, chcą mieć tam spokój, tak? No i Chiny na tym, że będzie spokój, to zyskają, tak? Ale widzisz, dlaczego? Dlatego, że Chiny za niedługo będą tam rozjemcą. O co chodzi? O to chodzi, że talibowie wzięli się za wielką inwestycję, która była wstrzymana ze względów politycznych za czasów, kiedy w Afganistanie byli Amerykanie. A była wstrzymana dlatego, że chodzi o kanał Kusz-Tepe, który pobiera wodę z rzeki Amudarja. Jak tą wodę zaczną brać, to dolne partie południe Uzbekistanu i Turkmenistanu już jest zagrożone pustynnieniem, a wtedy będą to pustynie na pewno. Wszystkie kraje Azji Środkowej są przeciw temu, usiłują porozumieć się z Kabulem w tej sprawie, ale Kabul w ogóle nie chce o tym rozmawiać. To jest dla nich inwestycja prima sort i nie będą o tym mówić. Oni po prostu kopią i koniec. Także tam będą, bardzo szybko się zaczną spory o ten kanał. I w tym momencie kto wystąpi jako rozjemcy? Nie Rosjanie, bo Rosjanie będą uwikłani, bo im będzie zależało zarówno na dobrych stosunkach z Kabulem, jak i z Azją Środkową. Tak, tylko wiesz co, no jak jesteśmy przy tym Kusztepie, zobaczymy. Jako rozjemcy Chińczycy. Wiesz co, zobaczymy jak to pójdzie, bo Uzbekistan będzie na pewno mocno przeciwko, no bo dla nich to jest... Znaczy, może jakieś korzyści dla Afganistanu tu będą, tak, natomiast Uzbekistan na tym ucierpi, na tym kanale, jeżeli chodzi o rolnictwo. To bardzo. A Uzbekistan jednak... tak samo. Tak. No a więc no pytanie w ogóle, czy wiesz, Afgańczycy i talibowie mają takie umiejętności, bo tutaj też są duże wątpliwości, czy oni dadzą radę z tym projektem, tak? Więc... No oni jak do tej pory to robią głównie takimi prostymi maszynami, siłami ludzi, którym płacą. I to jest najważniejsze. I oni się za tę inwestycję zabrali dosyć solidnie i w tym tempie Turcy piszą, że jeżeli ona się będzie posuwała w tym tempie, to ten kanał może być otwarty nawet wiosną 2027. No może, nie wiem, wiesz, nie wiem, czy otworzą i kiedy otworzą, tak, zobaczymy też, znaczy moim zdaniem, no to jest tam, znaczy ten kanał jest niepotrzebny, tak? No to tak, ten kanał jest niepotrzebny, absolutnie. Talibowie się uparli i od razu mają właśnie zderzenie z Uzbekistanem, tak, na dzień dobry. Turkmenistanem na dzień dobry. Turkmenistanem tak. Też, tak. Mhm. Także tak to wygląda, przypuszczają turecki ekspert do spraw stosunków z tamtymi krajami, mówi, że o talibach będziemy jeszcze bardzo często słyszeć nawet w mediach głównego nurtu w ciągu następnych dwóch, trzech lat, bo oni bardzo rozwijają wszystkie inicjatywy gospodarcze i dyplomatyczne. No ale wiesz, ta gospodarka trochę... No jest żadna, no ale no. Chodzi o to, żeby wyjść z izolacji. Na razie jest to, no to tracą pieniądze, tą gospodarkę nie udało im się w żaden sposób zrównoważyć. Nie. No ta sytuacja nie jest za dobra. Mhm. No tu brakuje właśnie jakiegoś bogatego wujka, który nagle by tam jakąś kasą im sypnął, nie? Bogaty wujek siedzi w Pekinie. No on tak też nie za bardzo chce im tam sypywać. On da pieniądze pod warunkiem, że raz zyska, dwa zyska spokój. A tutaj za jakieś 2-3 lata będzie musiała Moskwa, będzie musiał Pekin wystąpić jako rozjemca w sprawie tego kanału. No tak, moim zdaniem tak, no bo to jest takie, wiesz, odraczanie natomiast no to jest jak gdyby tworzenie problemu. Dokładnie. No, ale to talibowie, tak, no to oni, że tak powiem, uparli się i nic im nie zrobisz, tak. Dokładnie. No i teraz... Jak już jesteśmy tak azjatycko, to pojedziemy sobie do Korei Północnej. Czyli co, Kimowie, tak? Kimowie. Dziwne rzeczy dzieją się z wonem ludowym koreańskim. Mianowicie kursy walut w stosunku do wona wzrosły w dziwnie mało sensowny sposób. 16 100 za dolara w Pjongjangu, najwyższy kurs odnotowany od 2009 roku i wzrost o 92% w ciągu ostatniego roku i 90% w ciągu zaledwie 6 miesięcy. Wiesz co, może im ten sojusz z Rosją szkodzi. Ale też i kurs juana wzrósł. 35% w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Dziwne, nie? Ale wchodzi w grę kilka czynników. Jeden, to jest ponowne otwarcie handlu po pandemii, tylko tyle, że to jest za wysoko, ta waluta wzrosła, żeby tutaj wszystko zwalić na to. Dlaczego? Bo handel Korei Północnej z Chinami, największy partner handlowy, dopiero niedawno zaczął się odradzać, teraz osiąga 82% poziomu sprzed pandemii. No i to jest inny czynnik, polityka 2x10 Kim Dzong-una, 20 nowoczesnych fabryk, fabryki nowoczesne w 20 miastach i powiatach miejskich każdego roku przez następne 10 lat, to jest import towarów przemysłowych. No dobrze, zwiększony handel z Rosją może się przyczynić, no ale tu wiemy, że część jest opłacana w naturze, a gotówką to jest ta mniejsza ilość. Dobrze. To wszystko nie wyjaśnia w pełni tego skoku. Ale jest jeszcze inne wyjaśnienie. Oczekiwania rynku, czarnego rynku w Korei Północnej. Jeżeli ludzie przewidują, że krajowa waluta straci na wartości, to ona straci w Korei Północnej, ponieważ mają tendencję do przenoszenia wszystkiego na walutę obcą. Oczekiwania na szersze otwarcie handlu zapewniały sporą deprecjację tego wona. Jak rynek przewiduje, że handel zacznie rosnąć, ponieważ cały handel Korei Północnej wewnętrzny jest tak naprawdę opłacany wyłącznie walutami obcymi. No i trzeba zapłacić za ten import. No teraz dołożył się rząd. Polityka rządu, która miała na celu stabilizację kursu wymiany wyżej, tak mniej więcej bliżej oficjalnego. Oczywiście niedawno surowe zarządzenia przeciwko spekulantom, obwinione bezpodstawne plotki, nierealistyczne oczekiwania. Nakazano wszystkim osobom i miejscom pracy ścisłe przestrzeganie oficjalnego kursu wymiany. Ale problem jest taki, że oficjalny kurs wymiany wynosi 8900 wonów, co jest 50% rzeczywistego kursu na czarnym rynku. No to handlujemy wyłącznie na czarnym. No to co zrobiło państwo? Ono doskonale wie, gdzie są nielegalne kantory. Więc konfiskata towarów i gotówki każdemu, który zostanie przyłapany na handlu walutą obcą po kursie wyższym niż oficjalny. Ponieważ robią to milicjanci, wobec tego kurs rośnie, bo trzeba jeszcze przeznaczyć pewne środki na łapówki dla milicjantów, żeby oni nie złapali i nie aresztowali. A z drugiej strony, jeżeli już są akcje, no to oczywiście co się dzieje? Niepokój na rynku, ludzie gromadzą więcej waluty obcej, co z kolei podnosi kurs, ponieważ rosną oczekiwania, że dolary staną się jeszcze rzadsze, bo represje. No, represyjne środki państwa w Korei Północnej zawsze powodowały wzrost wartości waluty obcej. Tylko raz kursy walut gwałtownie spadły. Kiedy? Kiedy zamknięte były granice z powodu COVID-19. No, teoretycznie handel z Rosją mógł wzrosnąć, prawda? Teoretycznie powinien wzrosnąć rubel. Nie. Rubel na czarnym rynku jest mniej więcej po tyle, ile oficjalnie, więc go praktycznie nie ma. Rubel się nie liczy. A tutaj o co chodzi? Rezerwy walut obcych w Korei Północnej są niewielkie. Są głównie w pończochach też, poza tym, co ma państwo. Więc państwo też byłoby nastawione na złupienie drobnego przemysłu, żeby zwiększyć własne rezerwy walut, no i nam kurs znowu rośnie. Także, jak twierdzi raport Nord38, państwo dysponuje niewielką liczbą realistycznych narzędzi do zmiany kursu i nawet tego nie umie wykorzystać. Kurs dolara, kurs euro to już bije jakieś rekordy, bo Korea Północna jest jednym z niewielu państw, gdzie dolar jest tańszy niż euro. Dlaczego? Dlatego, że służy jako rodzaj tezauryzacji. Tam się nie prowadzi zbyt dużych transakcji w euro, Tam się podstawowe transakcje prowadzi w dolarze, natomiast euro służy niejako do gromadzenia majątku. I w efekcie 16 100 za dolara, 20 tysięcy za euro. To jest bardzo dużo. To nie jest taka różnica, która byłaby taką różnicą giełdową, ileś tam dolarów za euro, to jest naprawdę poważna różnica i oczywiście większa niż w Chinach. Także mamy taką sytuację, że won sobie spada, dolar rośnie, euro także. I z przyczyny tego, że praktycznie rzecz biorąc, połowa czy więcej kraju, poza urzędnikami państwowymi, żyje sobie z czarnego rynku. Ciekawy kraj ta Korea Północna. No wiesz co, no ciekawy, tak, natomiast ciekawe właśnie jest ta pozycja euro, bo faktycznie w wielu krajach azjatyckich tak to nie wygląda. No ale jak ty powiedziałeś, tak, no to jest kwestia właśnie traktowania tego jako surowca inwestycyjnego, nie wiem, waluty inwestycyjnej, tak? Tak, waluty inwestycyjnej. Tak. Dodam. Jak jest złoto, tak, no to mamy, tak, euro. Dodam, że my mamy te nasze złote monety, prawda? My, Europa ma też, są też randy złote, prawda? Jako środki tezauryzacji. I one, jeżeli trafią do Korei Północnej, są nieprawdopodobnie drogie. Nieprawdopodobnie. To są poziomy sięgające w tym momencie, takie euro w złocie dochodzi do 50 tysięcy wonów za takie jedno euro w przeliczeniu w złocie. Więc to są nieprawdopodobne drożyzny. Taką cenę odnotował jeden z dziennikarzy, który tak zajrzał na chwilę za kulisy i dowiedział się, że takie było przeliczenie w stosunku do słynnych monet tezauryzowanych austriackich filharmoników wiedeńskich. Także tak to wygląda. Natomiast mamy jeszcze jeden kraj, o którym zaraz powiemy. To jest Iran. Jak to było, jak się, że tak powiem, prężyło muskuły? Jak się prężyło muskuły, no to jaki był efekt? Ojojoj, smutny, smutny. W ciągu zaledwie 2 tygodni rial spadł o ponad 5% i teraz mamy rekord. 630 tysięcy za dolara amerykańskiego. Złoto, które jest głównym środkiem tezauryzacji w państwie islamskim, wzrosło niebotycznie o 20% w ciągu 2 tygodni. Irańczycy zaczynają gromadzić oszczędności, handlować głównie złotem, jest nieomalże spekulacja złotem. Do tego stopnia, że zdrożało również srebro o 15%. Dlaczego? Dlatego, że cały czas idą plotki, że Izrael zaatakuje irańskie rafinerie, co będzie oznaczało katastrofę. Po pierwsze, chaos na wewnątrz, po drugie, lukratywny eksport ropy, i po trzecie praca. Bardzo wielu ludzi pracuje w sektorze naftowym i to są ci lepiej opłacani. No to przestaliby być opłacani. No, kto może inwestuje w złoto, inwestuje w to, co może zabezpieczyć jakiekolwiek dochody. Agencja prasowa, półoficjalna, agencja prasowa rynku pracy. 1/3 populacji żyje w skrajnym ubóstwie. Poniżej albo na granicy ubóstwa obecnie, to są dane z sierpnia, 60% obywateli. To jest beczka prochu i ci ludzie mają coraz mniej do stracenia. Jeżeli się tego nie rozładuje, to Hamenei i jego ludzie będą mieli potworne problemy. Potworne, zważywszy, że od momentu nalotu poszły w górę wszystkie podstawowe środki żywnościowe, głównie zaś te, które są najważniejsze, czyli mąka, oliwa, wszystkie, no już nawet o mięsach to nawet nie mówię, wszystkie warzywa. Także to prężenie muskułów zaczyna się bolesną czkawką odbijać na gospodarce Iranu, która już była zdestabilizowana. Ale myślisz, że atak nastąpi przed wyborami amerykańskimi? No bo tutaj Amerykanie robią, ta administracja przynajmniej wszystko, żeby on nie nastąpił jednak. Powiem tak, to jest zależne od politycznego kalendarza w Izraelu, a nie w Stanach. Co się będzie działo w Libanie? Każdy atak Hezbollahu i każde wsparcie ze strony Iranu spowoduje ten atak odwetowy ze strony Izraela. Przy czym Izrael poczeka. Oni już działają, rozsiali plotki, że atak będzie przedwczoraj. Zamknięta była przestrzeń powietrzna Iranu. Cała obrona przeciwlotnicza postawiona w stan pogotowia. Nie stało się nic. Widzisz, to takie będzie próbowanie, za którymś razem oni to oleją i powiedzą, że no tak, no już tyle razy było były ostrzeżenia. No i w końcu będzie, tak. Tak. Bo rozumiem, że raczej obstawiasz, że ten atak nastąpi. Tak, obstawiam, że atak nastąpi. I myślę, że to będzie atak, który będzie miał jedno na celu. Nie uderzenie takie, wiesz, w wojsko, czy uderzenie w irańską gospodarkę. Ale co, myślisz jednak, że... Energetyka? Myślę o energetyce. Tam jest kilka dużych elektrowni, które łącznie dostarczają 40% energii. No to by było, można powiedzieć, że łatwiejsze, bo te elektrownie no nie są, że tak powiem, obsadzone. Mają bardzo rudymentarną obronę przeciwlotniczą. Zniszczenie tego, no to nawet wojsku zaszkodzi. Nawet Gwardii Rewolucyjnej, nawet wojskom operacyjnym, co dopiero zwykłym ludziom. No bo Amerykanie się upierają, żeby tam w te porty i jak gdyby, żeby w ropę, to nie. Szczególnie przed wyborami. No, tak. Może posłuchają, wiesz. Może tak być. Może tak być. Po co w ropę, jak można uderzyć w energetykę i mieć to samo, tylko taniej? To będzie, tak? Znaczy dla Iranu będzie to samo, tak? A dla rynków to niekoniecznie to samo już. Tak, nie? Tak. No, ale weź wyeksportuj ropę bez energii. Też prawda, tak? Natomiast wiesz, to jest lepiej, bo nie masz zniszczonych tak jakichś zapasów, no ten jednak emocjonalny ten element nie będzie. Tak, ale jeżeli odniesiemy się do danych z Ukrainy, gdzie się naprawdę po każdym rosyjskim ataku naprawia siłami wszystkich dostępnych ludzi całą energetykę, to trzeba przyjąć, że przeciętny remont po ataku rakietowym takiej elektrowni czy elektrociepłowni to jest przynajmniej 90 dni. Jeżeli były średnie do lekko ciężkich uszkodzeń. A jak myślisz, te instalacje nuklearne irańskie zostaną zbombardowane? Znaczy one są pod taką warstwą, wiesz, betonu, skał, ziemi, że podejrzewam, że to byłby ostatni ruch. Że to już, gdyby coś się naprawdę zaczęło dziać, to wtedy Izraelczycy na to pójdą. No, bo natomiast mamy teraz... wiesz, takie dwie wypowiedzi. Bidena, który mówi, że zabrania, i Trumpa, który mówi, że zachęca, tak? Tak, no, Trump, wiesz, to jest Trump, no, to jest Trump i to tutaj, no, spójrzmy na to z pewnym takim, no wiesz, no, z pewną poprawką wynikającą z kampanii wyborczej. Znaczy wiesz, oczywiście jakby się, wiesz, udało zniszczyć te instalacje, to byłby wielki sukces, ale ja też jestem tutaj pesymistą, że one są tak chronione, że zniszczenie tu wydaje się wręcz niemożliwe, tak? To jest taka warstwa. Na razie nie ma sensu. Na razie nie ma sensu. Szczególnie, moim zdaniem... że są łatwiejsze cele, tak jak ty powiedziałeś, tak? Po co mamy się bić z koniem, tak? Skoro można, tak jak czy energetykę, czy porty, czy jakieś wyłączyć. Inne takie nawet cywilne, można powiedzieć, elementy zniszczyć, a to będzie... Paweł, odłączenie zasilania załatwia wszystko. No tak, szczególnie porty... nie ma żadnej takiej, wiesz, no, skomplikowanej obrony jak w Rosji czy na Ukrainie, tak? No bo oni nie są moim zdaniem przygotowani do tego w żaden sposób. Nie są. Tam nie ma nawet tych S-300, S-400, nie wiadomo czego. Tak? Są, tylko że chronią największe ośrodki, bazy wojskowe. Moment. Czy są przy tych elektrowniach? Moim zdaniem nie ma. Są nie, one właśnie ja mówię, że chronią bazy wojskowe, miasta, ale nie elektrownie. No, tam nie ma nic, dokładnie. Może jakieś pancyry stoją. Może. No, wiesz co, no patrząc ostatnio jak w Teodozji też były pancyry, no i 3 ogniska, tak? No. Pamiętam. Ja nie wiem, to... Znaczy ja rozumiem, że to jest krótkiego zasięgu broń, no ale wydaje się, że znowuż jakiś blamaż z tymi pancerami. Tak? No tak, no. Tutaj ciekawe takie zdanie było jednego z przeciwlotników z Dalekiego Wschodu, który powiedział: pancer to jest dobra broń, ale się trzeba na nim długo szkolić, trzeba wiedzieć jak go obsługiwać. No może i tak. No. Czyli... No jak widać nie jest to bezobsługowe, tak, no bo to jest któraś, że tak powiem, z rafinerii, ze składów tych paliw, tak, gdzie tam pancery były, bo to nie jest tak, że tylko pierwszy raz ta Teodozja, no i nie zostało, bo podobno nie zostały w ogóle użyte. Nie zostały. Tu jeszcze jest taka mowa o tym, co ja znalazłem, że od momentu uruchomienia całego systemu w pancerze do momentu, kiedy on jest operacyjny, mijają 2 minuty. 2 minuty to jest bardzo długo. Tak, one już i oni wtedy mówią: dobra, następną falę zestrzelimy, tak? Tak. Następnej fali już nie ma. Tak, czyli wprost mówiąc, to oznacza, że one powinny być w 24-godzinnym dyżurze bojowym. To jest jeden problem. Cały system straszliwie żre energię. Nie podłączysz tego do kabla, musi z akumulatorów, bo w założeniu był przenośny. No to w założeniu był przenośny, to no to co? To się wyładuje, w ciągu 24 to się akumulatory wyładują i co? I nie. To jest, masz tak samo, dlaczego było niszczonych tyle czołgów ze sztorą T-90M. Bo sztora żarła energię z akumulatorów czołgu, no to ją wyłączali. A system obrotu wieży jest elektryczny, nie hydrauliczny. No tak. No zobaczymy jak to będzie przebiegać, natomiast tu pełna zgoda, tak, łatwiejsze są cele, tak, niż te nuklearne i ja się zgadzam, tak, że raczej... Znaczy może coś tam dla propagandy powiedzą, że gdzieś uderzyli, ale głównie jeżeli to ma być skuteczne i efektywne, no to cele takie właśnie energetyczne, gospodarcze, tak, to by zabolało faktycznie, tak, i miałby jakiś efekt, no chyba, że też chodzi o to jakiś propagandowy, tego też nie wiemy, wiesz, co oni sobie wymyślą. Wiesz, napisali w tym, w tureckiej prasie, że oni jako doskonale znając Iran wiedzą, że tam są 4 duże zakłady piekarnicze i wystarczy uderzyć w zakłady piekarnicze i wszystkie duże miasta będą przynajmniej przez tygodnie pozbawione chleba. No, to problem. I w ogóle podstawowego pieczywa, więc to są tego typu, wiesz, teksty. Tak. W co mogliby uderzyć Żydzi. I to wypłynęło i to wcale nie było w roli dowcipu. Tak, znaczy ja myślę, że wiesz, że to uderzenie nastąpi. Myślę, że właśnie ze względu, że są wybory, to przed wyborami, no bo po wyborach nie wiadomo kto będzie rządził i nie wiadomo jak się zachowa i nie będzie tego straszaka wyborczego, no bo teraz Stany Zjednoczone tak naprawdę nic nie mogą zrobić. Nie. No bo ani potępić, ani w żadną stronę nie mogą pójść. Nie. Zwłaszcza, że to jest dalej, wiesz, że Izrael jest tym stalowym sojusznikiem, że trzeba, no to wiesz, no w tej chwili z drugiej strony jedyny, który się tak naprawdę liczy z amerykańskimi interesami na Bliskim Wschodzie. Także no ale wiesz, na jakikolwiek ruch, no to może spowodować zawirowania wyborcze i ktoś może inaczej zagłosować, to na ryzyko jest. Także tutaj no to cóż, Bibi ma okienko i on z tego okienka skorzysta. Moim zdaniem, tak. No, to myślę, że na tym skończyliśmy. Dobrze, to ostatni nasz temat. Ja ze swojej strony dziękuję Marku, dziękuję widzowie, że chcieliście z nami ponad godzinę spędzić w ten środowy wieczór. I zapraszamy oczywiście za tydzień. Dziękujemy patronom, dziękujemy widzom. Zapraszamy tutaj do słuchania również, tak jak mówimy, przygotowujemy się też na Spotify'a i na te możliwości audio. Ja ze swej strony dziękuję i życzę miłego wieczoru. Ja również dziękuję, życzę miłego wieczoru. Trzymajcie się, cześć. Cześć. Materiał ten powstał dzięki wsparciu społeczności patronów. Jeśli chcesz wesprzeć autora i konkretny format, zapraszamy do linku w opisie pod filmem.